Ja mam takie wrażenie i dużo aktywistów ulicznych, że przez te 4 lata waliliśmy głową w mur i po części poczuliśmy się zdradzeni. Ja osobiście, kiedy usłyszałem, że jednak nie pójdziemy jednym blokiem i nie wygramy, tak? Przez to, że jesteśmy, że te mandaty będą podzielone między 3 ugrupowania. No i mam taki zawód. No i też słyszę cały czas to samo, że polityka jest zła i że polityki się nie mieszać. Znaczy, po pierwsze, polityka to jest, polityka daje narzędzia, które pozwalają nam realizować swoje marzenia, swoje wartości, zmieniać rzeczywistość, dostosowywać ją do tego, co się dzieje w bogatszych, zamożniejszych, bardziej doświadczonych państwach. To politycy nam nieustannie wmawiają, odkąd żyję. Najpierw mi komuniści wmawiali, że polityka jest brudna, a teraz znowu, że tak powiem, wraca to myślenie, zawsze ono jest obecne, to myślenie, nie angażuj się w politykę, bo to jest najstarszy zawód świata. Jakoś ci, którzy żyją z polityki, są w polityce, nie mają o sobie złego zdania. Wydaje mi się, że to jest problem edukacji, to znaczy, że my za mało, że tak powiem, zajmujemy się sprawami budowania społeczeństwa obywatelskiego, aktywności i presji na polityków, nie tylko w trakcie kampanii wyborczej, czy w trakcie oddawania głosów, ale presji także po wyborach i wywieranie nacisku. No, skończyła się kampania wyborcza i skończyła się dokładnie tak samo jak do Parlamentu Europejskiego. Czyli jak? Wszyscy wygrali. Wszyscy zadowoleni. Wszyscy mówią, zarąbisty sukces, dostałem mandat. No gdyby po przecinku dodali i pamiętamy o naszych deklaracjach i pamiętamy, że żyjemy w państwie, w którym łamana jest konstytucja, pozbawiani jesteście praw obywatelskich, to mam wrażenie, że wtedy nasza satysfakcja z tych wyborów byłaby lepsza. A tak zaczyna się to samo, co było. To znaczy Platforma Obywatelska, jak ma głosować w trudnych głosowaniach, wyciąga karty do głosowania. No to można by było zapytać, my wyborcy powinniśmy zapytać, to po co tam poszliście? Zmieńcie pracę, jak nie potraficie zagłosować w trudnej sprawie. Za to bierzecie pieniądze, żeby podejmować decyzje i głosować także w sprawach trudnych, w sprawach, których niekoniecznie można liczyć na tani poklask. Przeciwnie, czasem trzeba zagłosować pod wiatr. No właśnie, ale wrócę do tych nastrojów. Ja pamiętam, to był chyba wrzesień 2018. Pamiętam, jak przyjechałeś wraz z Janasem i Zbyszkiem Bujakiem i nawoływaliście, zdaje się, do opozycji tak zwanej ulicznej, do tworzenia listy. Tak się nie stało. Jak to oceniasz z dzisiejszej perspektywy? Mnie się wydaje, że w ogóle porażka zaczęła się wtedy, kiedy wszyscy mamy w głowach te wielkie demonstracje, które są zapisane i w naszych głowach, i pewnie w mediach, i pewnie w historii zostaną zapisane jako wielkie sukcesy, kiedy stawaliśmy w obronie sądów. Wtedy był początek porażki. Te wielkie demonstracje nie wytworzyły nowego ruchu obywatelskiego, nie wytworzyły wspólnego kierownictwa, nie wytworzyły w ogóle przywództwa. Przeciwnie, ten wielki sukces spowodował, że zaczęliśmy się dzielić. No, przypomnę, czego już nikt nie pamięta, przypomnę, że wiele organizacji, które uczestniczyło w protestach studenckich, stawiało warunek, okej, zrobię demonstrację, ale pod warunkiem, że tylko my jesteśmy na scenie. Wszyscy pamiętamy, jak grano Chopina, świeciliśmy te świeczki, prawda? Tylko rzecz polega na tym, że za każdym razem, jak ja na to patrzyłem, to miałem takie wrażenie, że to wszystko mikrospółki, te organizacje pozarządowe i ci organizatorzy, i każdy grał tak naprawdę na swojego własnego sponsora. Powiedziałbym, porażka zaczęła się wtedy, kiedy nagle się okazało, że to jest wszystko proste, że nie ma represji, że byliśmy zachwyceni, że mamy obstawę w trakcie tych demonstracji, protestowaliśmy przeciwko, traktując to jako szykanę. Natomiast no, muszę powiedzieć, że zabrakło tego, co było u prostych ludzi w trakcie strajków w 80 roku. To znaczy, my prości ludzie bez wykształcenia wyższego wiedzieliśmy, że podstawową rzeczą w trakcie protestu jest stworzenie przywództwa, kierownictwa, które bierze odpowiedzialność za całą tą grupę, narzuca ton, jakby stara się nie tylko komunikować, ale stara się być także tymi, którzy prowadzą, biorą odpowiedzialność za protest. Ludzie chcą widzieć w przywództwach kogoś, kto podejmie decyzję, ale weźmie także odpowiedzialność za tą decyzję. Otóż problem polega na tym, że przywództwo to nie jest tylko i wyłącznie płynięcie z falą, tylko przywództwo polega na tym, że potrafimy, że tak powiem,
postawić się tej fali. Ja pamiętam na samym początku naszych buntów w 2016 roku przyjechali do nas Serbowie z takiej organizacji Parda, którzy faktycznie robili rewolucję na przykład w Egipcie, tak? Doradzali przy tych. I oni powiedzieli, że gdybyście potrafili energię 250 tysięcy ludzi, którzy się zgromadzili kiedyś w Warszawie, przekuć w jakąś organizację, no tak. To z tego coś z tego by było. No tak, ale to przypomnę, że ja już jestem stary i wiem, że życie składa się z miliona porażek i z paru sensownych zwycięstw. I ten milion porażek nie może człowieka łamać, tylko człowiek musi się, że tak powiem, nauczyć żyć z porażkami, a tworzyć, że tak powiem, pozytywne myślenie na podstawie tych paru sukcesów. Otóż wtedy, ja już mówiłem, pamiętajcie, za chwilę będą wybory samorządowe. Musicie w nich wziąć udział. No, dzisiaj musicie wyjść z organizacją, że sukces w polityce to są dwie rzeczy. To jest organizacja, a organizacja, że tak powiem, ze zdolnością do pozyskiwania pieniędzy, bo organizacja plus pieniądze oznaczają sukces. I musi być czytelne przywództwo. No i to, szczerze powiedziawszy, wszyscy byli zachwyceni i pewnie we wszystkich filmach będzie pokazany sukces tych naszych wielkich demonstracji. Początek porażki. I tą porażkę widać do dzisiaj. Nagle uczestniczy tych demonstracji staje się petentami w partiach politycznych. Partie polityczne traktowały ich jak takie pętelki, negocjowały coraz bardziej odległe miejsca. I nawet w tej kampanii wyborczej, kiedy właściwie we wszystkich regionach byli przedstawiciele ulicy, to nawet nie potrafili stworzyć takiej siły, że na tych listach jest reprezentacja polskiego społeczeństwa, ta reprezentacja, która była na ulicy, już nawet oni, że tak powiem, zapierniczali, wyklejali swoje podobizmy po to, żeby zdobyć mandat. Już nie było refleksu, że to jest jakąś wartością, to też tak, to z tego też można zrobić siłę wyborczą. Nie można powiedzieć tak, że ja znam różnych doradców, no tylko i można powiedzieć, co też słyszałem o sobie wtedy, Władek, zejdź ze sceny, jesteś paździerzem, są młodsi, no tylko że różnica polega na tym, no, że ja należę do tego pokolenia, które odniosło sukces, które wie, na czym polega organizacja i wie, na czym polega przywództwo i wie, co niesie ze sobą przywództwo, to znaczy bardzo często samotność i krzywdzące oceny. No, przywódca musi się z tym zmierzyć, przywódca musi potrafić podejmować niepopularne decyzje. Masz, Władku, receptę na to? Czyli chodzi o to, co powiedzieć, co byś doradził Marcie Lempart, Pawłowi Kasprzakowi i innym. No to ludzi, którzy wydają się wyrośli na takich trybunów buntu czy nowej partii politycznej, tak? Czy powinni zakładać własne partie polityczne? W jakim kierunku powinni pójść? Moim zdaniem, jak się przepało 3 lata, to nie mam dla nich jakiejś specjalnej oferty. No, powinni wyciągnąć, są dorosłymi ludźmi, powinni wyciągnąć wnioski z błędów, które popełnili. No, mógłbym powiedzieć, miałeś chamie złoty róg. No, tysiące ludzi na ulicach. Mówiłem to we Wrocławiu, mówiłem to w Warszawie. No to jest taki moment, że trzeba to przekuć w organizację. Że trzeba stanąć na czele, że trzeba wziąć odpowiedzialność, że trzeba wystawić stoliki tych ludzi, spisywać ich mailowe adresy. Minimum, co trzeba zrobić. No, trzeba zacząć tworzyć organizację, a nie dzielić się. No, dzisiaj wszyscy jesteśmy słabi. No, mógłbym powiedzieć tak, no jest do odbudowania. Są te pozostałości KOD-u, są obywatele RP. No i znowu, no, potrzebne jest rozsądne przywództwo, które pozgarnia to, co jest, bo być może jutro sąd uzna, że zmieniamy wyniki wyborów do Senatu i trzeba wyjść na ulicę. No i trzeba myśleć politycznie, a nie emocjonalnie. To znaczy myśleć już w takich kategoriach, że oto w parlamencie są ludzie, którzy mają mandaty i immunitety i powinniśmy oczekiwać, że oni na tych ulicach pojawią się z nami tak, jak byli wcześniej. No ja pamiętam taki, w internecie jest takie wystąpienie Błaszczaka, który się skarży na opresję policji, na prezydenta Warszawy. Przez to, za to, że układa barierki pod kościołem tam smoleńskim na krakowskim przedmieściu. I to był materiał z 2010 roku. I co jest znamienne,
On komentował takie zdarzenie, mianowicie kilku posłów PiS-u przeskiwał te barierki z immunitetami w zębach. Jeden z nich złamał nogę. Tak? Czyli pokazali taką desperację, której, przepraszam, ale nie zauważyłem po naszej stronie nigdy. No tak, ale to muszę powiedzieć tak, że można sobie narzekać, trzeba wyciągać wnioski. No ja pamiętam badania socjologiczne i pamiętam komentatorów i pamiętam polityków, którzy nam mówili, że konstytucja nie ciągnie. No właśnie. Że trybunał to jest passé. No i szczerze powiedziawszy, się zastanawiałem, w jakiej rzeczywistości żyję i myślę, no to straszne, że już nie ma profesora Geremka, nie ma Tadeusza Mazowieckiego, nie ma wielu wybitnych intelektualistów, którzy być może mieliby większe prawo niż ja, by powiedzieć, jak się stawia głupie pytania, to się otrzymuje głupie odpowiedzi. Konstytucja, zbiór praw i obowiązków jednej i drugiej strony. No szczerze powiedziawszy, zasranym obowiązkiem w środowiskach akademickim jest budowanie tożsamości z konstytucją, budowania świętości wobec konstytucji. Trump, który czasem zachowuje się jak skończony palant, nigdy nie podniesie rękę na konstytucję, bo wie, że to jest zbiór zasad i wartości, których nikt nie ma prawa wzruszyć. On może napisać, że go wkurza ten mały sędzia z prowincjonalnego sądu, ale nie zakwestionował decyzji tego sądu, a my z taką łatwością mówimy, no ale co to ludzi obchodzi, konstytucja, czy z tego można zrobić rosół, a 500 zł jest 500 zł. No muszę powiedzieć, że ilość głupot, które usłyszałem właściwie 30 lat po tej wielkiej demokracji Solidarności pokazuje, że polskie społeczeństwo tak naprawdę zielonego pojęcia nie ma, na czym polegał fenomen Solidarności i co znaczy słowo Solidarność. Już nie mówię, że Związek Zawodowy Solidarność nie zna swojej własnej historii i że w przypadku protestu nauczycieli żadna silna grupa zawodowa w Solidarności nie stanęła w obronie nauczycieli, a przypomnę, że w tej przaśnej, robotniczej Solidarności nauczyciel nie odchodził od tablicy, a lekarz nie odchodził od łóżka, bo ich interesy reprezentowały wielkoprzemysłowe zakłady pracy. I jak przyszedłem na demonstrację w sprawie obrony mniejszości praw dla mniejszości seksualnych, przyniosłem flagę Solidarności, ludzie pytali, ale zaraz, ale o co chodzi? No właśnie to słowo Solidarność ma swoją głęboką wartość. To jest solidarność z biedniejszymi, ze słabszymi, z inaczej myślącymi. No, na tym polega fenomen i zwycięstwo Solidarności. Czyśmy tego nie rozumieli, czy to jest coś, co myśmy stracili? Bo te sondaże nie kłamią. Faktycznie jest tak, że jak zapytasz wyszukiwarkę Google popularność danych słów, to okazuje się, że demokracja, wolność, to nie są słowa, które ludzi, powiedzmy, grzeją, rajcują w jakikolwiek sposób, tak? Czyli to nie budzą, te słowa nie budzą emocji. Jeden z socjologów powiedział mi, że wzbudzą wtedy, kiedy my ją naprawdę stracimy, tę wolność i po prostu będziemy siedzieć w więzieniach, to wtedy ludzie docenią po prostu wolność i wolność słowa na przykład, tak? Więc pytanie, co się z nami stało i jak sprawić, żeby faktycznie sędziowie, którzy, ci dzielni sędziowie, którzy bronią, orzekają z konstytucji, nie zostali sami, na miły Bóg, bo oni zaraz zostaną sami. Ja mam wrażenie, że to jest problem edukacji, która jest poniekąd też zaniedbana przez moje środowisko i że wszyscy politycy powinni w swoich gabinetach wywiesić sobie edukacja do równiu edukacja, bo to od czego się zaczyna. Dobrze wykształcone społeczeństwo to jest społeczeństwo, które wie, jak korzystać z narzędzi demokratycznych. Mamy słabe. Ja na przykład w trakcie tych protestów w sprawie sądów zobaczyłem dramatyczną słabość organizacji pozarządowych. No, szczerze powiedziawszy, mikrofirmy, które zajmują się zajmują się bezpiecznym swoim miejscem pracy. No, gigantycznym rozczarowaniem dla mnie były to organizacje pozarządowe, które właściwie były bezradne. Na moje pytanie, co można zrobić w sprawach praw człowieka, pomocy, no to się okazało, że oni mają granty w sprawie wolności nauk, może nawet nie na Ukrainie, tylko na Zakaukaziu, ale w sprawie Polski to oni nic nie mogą zrobić. To jest takie pytanie. Ale są jaskółki. Janka Ochojska, która wystartowała z wielkim sukcesem w Wrocławiu i jest w parlamencie, europarlamencie, prawda? Czyli taka osoba, która jest wręcz stworzona do tego typu zadań w takim miejscu jak europarlament, tak? Co, jaskółka wiosny nie czyni? Znaczy powiedziałbym tak, no naprawdę zagłosowaliśmy na Janinę Ochojską, bo to jest bardzo przyzwoita osoba, która przez całe swoje życie demonstrowała swój niezwykły hart ducha.
I nawet jesteśmy szczęśliwi, że Platforma Obywatelska dają na pierwsze miejsce, ale zagłosowaliśmy dlatego, że ona była zdecydowanie, że głosowaliśmy przeciwko PiS-owi. Ja mam wrażenie, że myśmy się tak przyzwyczaili głosować przeciw, że zwolniliśmy polityków z naszej strony, żeby starali się nas przekonać, że warto czasem zagłosować za. No właśnie, bo buduje się siłę polityczną na pozytywnym przekazie, tak? Czyli trzeba stworzyć ten przekaz pozytywny, pokazać ludziom, że jednak warto pójść za nami, mamy lepszy pomysł na Polskę. No właśnie i tego nie ma, dlatego że moim zdaniem partie polityczne stały się małymi, hierarchicznymi, zamkniętymi strukturami, w których jest określony porządek działania. I nikt nie jest zainteresowany, żeby wymieniać przewodniczącego partii, bo ten porządek się zaburzy. No właśnie. W związku z tym nie są ani zainteresowani gromadzeniem wokół siebie ruchów obywatelskich, przeciąganiem ruchów obywatelskich. Przeciwnie, są zainteresowani, żeby ten hierarchiczny porządek się utrzymał, bo wiemy, że Kowalski zostaje premierem, to ja zostaję ministrem, Józek zostaje wiceministrem, a pani Kasia dostaje spółkę Skarbu Państwa. I to szczerze powiedziawszy dotyczy się wszystkich partii politycznych. Czy to jest wina partii politycznych? No to jest wina nas, obywateli, że jeszcze powiedziałem, że sam mam do siebie pretensje, żeby bywały takie momenty, w których należało wcześniej krzyknąć, żeby ludzie wyszli na ulicę, na przykład w sprawie OFE. Na przykład wtedy, kiedy politycy nam mówili, że wystarczy nam woda ciepła z kranu. No, że to były takie momenty, które przesypialiśmy, nie reagowaliśmy. Natomiast też mnie się wydaje, że brakuje takiego, no, że my wszyscy jesteśmy tak, narzekamy na ten PiS, narzekamy, ale my tak naprawdę wszyscy jesteśmy takim społeczeństwem roszczeniowym. No właściwie każdy może zostać prezesem Orlenu. Każdy może być kandydatem na prezydenta, na posła. A może do mnie zgłosi się pan Stanisław z Mercedesem, a może spotkam AK-owca, który mi ofiaruje kamienicę. I to powoduje, że my się, tak, że tak powiem, sami usprawiedliwiamy i się nie angażujemy. No skończyliśmy beznadziejną kampanię wyborczą do parlamentu, przegraną, w której politycy nam pokazywali, że w ogóle nie zamierzają wygrać i że mają w nosie. Komentatorzy polityczni pouczali społeczeństwo, biegnijcie szybciej, bo biegniecie dla polityków. No, prawdę powiedziawszy, no, trudniej o bardziej demobilizujące hasła. To wszystko mieliśmy w kampanii wyborczej, ale na końcu okazało się, że jednak olbrzymią rolę odgrywają osoby o zaufaniu publicznym. I ja uważam, że sukcesem, że ten sukces polskiego społeczeństwa zawdzięczamy między innymi Oldze Tokarczuk, która potrafiła jednak wtedy, kiedy dostała taką ważną nagrodę, to pierwsze zdanie, które wypowiedziała, to powiedziała w moim kraju.